Ten Bosmana to takie spełnienie marzeń świdniczan. Jak wiemy, budowa tego Bosmanatu, stworzenie, wypożyczanie sprzętu pływającego było jednym z projektów budżetu obywatelskiego. Świdniczanie wybrali, mamy ten Bosmanat od dzisiaj. No i cieszymy się, że Świdniczanie będą mogli w sposób aktywny na łonie natury spędzać czas. Bosmanat, albo inaczej wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miasto podjęło się realizacji tego zadania decyzją samych państwa mieszkańców. Jak pamiętamy, w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego poparliśmy jako mieszkańcy Świdnicy pomysł zagospodarowania tego terenu. No i stało się faktem to, co dzisiaj widzimy. Zakres tych prac obejmował m.in. projekt budową tego bosmanatu, budową jednego pomostu, budową pomostu do odsumowania tych jednostek pływających, jak również w ramach zadania także fontanna pływająca na powierzchni wody. Przebudowano tutaj ciąg pieszy, teren jest oświetlony, no i taki, który będzie spełniał swoją funkcję rekreacyjną, a zatem to, na czym Państwu, nam wszystkim Świdniczanom najbardziej zależało. Nowy teren, z którego mam nadzieję mieszkańcy będą korzystać bardzo chętnie. Jest i bosmanat, i rowery wodne, i nowe pomosty. Także myślę, że ludzie bardzo chętnie będą teraz odwiedzać zalew. Dla każdego coś miłego, można i pobiegać, i pojeździć na rowerze, i popływać. Także tu i dla dzieci jest dobry teren rekreacyjny, także każdy myślę, że będzie się tutaj czuł dobrze. Otwierajmy! Jest, oklaski! Wiele osób czekało na realizację tego zadania. Zalew jest pięknym miejscem, nieco zaniedbanym, ale jednak pięknym. Dużo tu zieleni, no i sam zbiornik wodny to jest coś, co wszyscy lubimy. Będziemy się starali etapami, małymi na razie, co roku ubogacać tę przestrzeń, bo to jest fantastyczne miejsce do relaksu, do odpoczynku, do spacerów, czy też do rzeczy bardziej aktywnych, jak choćby uruchomiona dzisiaj wypożyczalnia.
liczę na to, że będzie to miejsce, tak jak do tej pory, dla wszystkich. I dla małych, i dla tych większych, i dla tych całkiem starszych, którzy też przyjdą tu posiedzieć na ławeczce. Jak widać, zadbaliśmy o to, żeby wprowadzać tu nieco inną, nową estetykę, bo wszyscy zachwycają się tymi ławkami. Nie ukrywam, że ja też. Miejsce podoba mi się bardzo. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy tu kolejne urządzenia montować. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie tu siłownia zewnętrzna, bo brakuje tego. Trochę mi brakuje też takiej kawiarni, gdzie można usiąść, patrzeć na zalew i zjeść chociażby dobre ciastko. Mam nadzieję, że w przyszłości to będzie. A tutaj chciałbym pogratulować wszystkim tym, którzy głosowali w ramach budżetu obywatelskiego na ten projekt. W szczególności Krzyszkowi Grudzińskiemu, bo on faktycznie za tym ciągle chodził. Odkąd ja zostałem przewodniczącym, to nawet kilka razy wspólnie odbywaliśmy spotkania, ale fajnie, że to się wszystko udało. Ja też się bardzo cieszę, że mamy taki obiekt, ale to jest na razie element z całej większej całości. Myślę, że mamy jeszcze parę lat na to, żeby ten teren tutaj upiększyć. Także ja również dziękuję całemu mojemu zespołowi projektowemu. No i korzystajmy z tego. Dziękuję.